Chyba jeszcze nigdy w historii tego programu nie pokazywałem gry tak ambitnej i obiecującej, a jednocześnie tak komicznie zgliczowanej. To, co oglądacie, zdecydowanie przejdzie do historii. Oczywiście nie za moją sprawą, o mnie wszyscy szybko zapomną. Witajcie w kolejnym odcinku Samca Alfa, czyli serii, gdzie pokazujemy gry z Early Accessu. Nie wiem, dlaczego ten napis pojawia się na ekranie. Dzisiaj w Samcu Alfa pokażę wam grę, która rzeczywiście jest niezwykle obiecująca, ale jednocześnie pęka w szwach od gliczy. Gra nazywa się This Land Is My Land i została stworzona przez studio Game Labs, znane m.in. z gry z Early Accessu, którą też robiliśmy w Samcu Alfa, Naval Action. Patrząc na opis i screeny na Steamie, można powiedzieć, że This Land Is My Land jest czymś w rodzaju Red Dead Redemption 2, tyle tylko, że opowiadające o drugiej stronie konfliktu. To znaczy nie wcielamy się w najlepiej wypromowanego w historii popkultury pastucha, czyli kowboja, lecz rdzennego mieszkańca Ameryki, Indianina. Naszym zadaniem w grze jest więc nie zarabianie pieniędzy dla naszego gangu, bo tak powiedział gość w kubraczku, lecz dramatyczna walka o przetrwanie. Punkt wyjścia jest więc dość ryzykowny, dość powiedzielibyśmy odważny, ale ciekawe rzeczy zaczynają się dopiero, kiedy przyjrzymy się temu, jak wygląda rozgrywka. Zamiast gry akcji z misjami fabularnymi dostajemy tutaj coś w rodzaju Mountain Blade, skrzyżowane z elementami survivalowymi. Gra rozgrywa się na dużej, otwartej, podobno losowo generowanej mapie. Naszym zadaniem jest eksploracja tej mapy w celu zjednoczenia jak największej liczby plemion indiańskich po to, żeby móc zebrać wystarczające siły do zaatakowania naszych przeciwników. Ci przeciwnicy w różnych miejscach mają swoje forty, wioski, no i jak głosi opis gry, mogą zachowywać się w sposób dynamiczny, reagować na nasze zachowanie i na przykład prowadzić dynamiczne patrole, żeby atakować nasze wioski. Mamy więc ciekawy punkt wyjścia, niesamowicie ambitne założenia i jeden drobny problem. Problem polega na tym, że studio Game Labs do tej pory robiło gry strategiczne, taktyczne, gry najogólniej rzecz mówiąc reprezentujące jakiś niszowy gatunek, a tutaj porwali się na grę akcji, w dodatku w otoczeniu fabularnym reprezentowanym przez takie giganty jak Red Dead Redemption 2. Czy This Land Is My Land może stanąć do walki z takimi przeważającymi siłami? A wiecie, jak sprawdzimy odpowiedź na to pytanie? Wymyśliłem nowatorską metodę. Zagramy w grę. Po prostu. Zrabowałem wiele towarów ludziom, więc teraz sprzedam je u tego czcigodnego kupca. Witaj, handlarzu. Co ty robisz? Dlaczego ty siurasz? Co ty robisz? Przestań. Przestań. Gry Early Access są najpiękniejsze. Zacięła mu się animacja siurania. O nie. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. To jest najlepsza gra w historii. Ej, on jest podobny do Artura Morgana z Red Dead Redemption. No dobra, zacznijmy ogrywanie This Land Is My Land. Pierwszą rzeczą, jaka rzuca się w menu, jest oczywiście czat z innymi ludźmi. Ta gra jest o tyle specyficzna, że jest grą solową, ale zawiera moduł online, przy pomocy którego możemy wymieniać się z innymi ludźmi i na przykład rozmawiać. A przynajmniej na razie takie są jego funkcje. Naszą przygodę zaczynamy od stworzenia postaci, co polega tylko i wyłącznie na tym, że nadajemy jej imię i od tego imienia zależą jakieś właściwości statystyk. Moja pierwsza postać nazywa się Fluffy Cloud. I to daje nam takie oto właściwości. No loadingi trochę w tej grze trwają, ale chodzi o wczytanie bardzo dużej mapy. O tak, to uwielbiam. Zostać wrzuconym do gry z takim przesadnym interfejsem, gdzie jest mnóstwo napisów i ekranów. Witajcie, ja nazywam się Wódz Puszysta Chmurka, a to jest Wisła. Jedną z podstawowych funkcjonalności tej gry, która bardzo mnie zaskoczyła, bo początkowo myślałem, że jest to tylko gra survivalowa, jest zarządzanie naszym plemieniem, ale o tym za chwilę. Pokażę wam pradawne techniki indiańskiego poruszania się. Tygrysi skok! Podstawową funkcjonalnością jest ognisko. Można przy nim spać, pomijać czas. To ma duże znaczenie, ponieważ w grze postacie zachowują się w miarę realistycznie, to znaczy nocą chodzą spać, a za dnia pracują. Tak wygląda nasza mapa. Mapa jest niezwykle nieczytelna jak na razie, ale za to jest duża. Tu mamy też system craftingu i możemy oczywiście wytworzyć sobie łuk. Zanim wyruszymy, by jednoczyć lud, niech dokona się święty rytuał polowania, gdzie mężczyzna tropi zwierzynę godzinami po to, żeby... A nie, w sumie najczęściej w tej grze wystarczy podejść do zwierzęcia i zarżnąć go nożem. Z poziomu tej mapy możemy kliknąć w każdy sprzymierzony obóz i w tym obozie wykonać kilka czynności. Na przykład zlecić mieszkańcom tego obozu pracę nad drewnianymi łukami, żeby mogli się uzbroić. W teorii oni powinni teraz rzucić się do tego, żeby zbierać surowce i kraftować te łuki, ale z tym już w tej grze jest trochę problem. Indianie okazuje się bardzo lubią slow life tak zwany i przedkładają prokrastynację nad przetrwanie. Chociaż z drugiej strony przyczyną tego, że nie chce się moim kolegom pracować, może być to, że...
są troszkę zajęci sobą. Ta gra celuje w coś w rodzaju Mount & Blade, więc ma bardzo otwartą strukturę i chociaż pojawiają się tutaj pewne zadania, to tak naprawdę my sami możemy kreować nasze cele, jeżeli już zaczynamy rozumieć, o co w grze chodzi. Z pokolenia na pokolenie przekazywano tradycje... No dobra, nieważne. Gra serii Accessu, wiecie, o co chodzi. Koniu, wyruszamy. Jazda konno, strzelanie, walka, większość elementów w tej grze jest wykonana raczej poprawnie, ale w każdej z nich zauważycie pewne dziwne naleciałości gier MMO. Ta gra wydaje się jakby lagowała, jakieś przycięcia animacji są, postać czasem się cofa. Nie wiem, z czego to wynika, no bo na razie gra jest solowa, ma tylko nakładkę online. O, po lewej jest jakiś obóz ludzi, jakieś domostwa. Nie możemy się tam zbliżać, bo zostaniemy zaatakowani. Dzień dobry, jestem pokojowym Indianinem. Au, au, masz śmieciu. W tej grze, przynajmniej w tym trybie, można dość łatwo zginąć, szczególnie, że wiele rzeczy chce na nas polować. Wszystkie zwierzęta są niemalże agresywne, ale jak zginiemy, to z tego, co zauważyłem, pojawiamy się w obozie. Nie ma jakichś takich bardzo brutalnych konsekwencji, tracimy sprzęt oczywiście. Okej, dotarliśmy do pierwszego obozu, który możemy przyłączyć do naszego wielkiego imperium. Znalazłem tutaj w pobliżu tego obozu miejsce wycinki drzew, gdzie obozuje paru pracowników. Zróbmy to jak prawdziwy Indianin. Po drodze oczywiście w typowo growy sposób zbierając patyki po to, żeby później coś wykraftować. Gra ma taki całkiem rozbudowany system stealth, który z tego co zauważyłem działa całkiem nie najgorzej. W tej grze możemy się skradać korzystając z zarośli, jak to typowo ma miejsce w grach, ale sam ten system pola widzenia przeciwników jest dość naturalny i działał z tego co zauważyłem w miarę okej. Tyn, tyn. Oj, oj, budzi się, oj. Zaczajmy się tu, będziemy obserwować sytuację. Dobra, uciekam stąd, bo nie wiem za bardzo ilu ich jest. Gra chwaliła się tym, że jest dynamiczna i rzeczywiście często dzieją się tutaj dziwne cuda, na przykład jakieś patrole przeciwników szaleńcze. Często dostajemy też informacje na ekranie, że gdzieś coś się wydarzyło, jakiś obóz się rozbudował albo jakaś granica się przesunęła. Rzeczywiście ta gra buduje wrażenie tego, że ma jakieś dynamiczne systemy, co jest niesamowitą rzadkością w takich grach. Dobra, zrzucę trochę śmieci do tego obozu, może się tutaj przydadzą, a resztę pójdziemy chyba przehandlować. Ty, nie celuj do mnie z łuku, dobra? Z mapy wynika, że moi Indianie w końcu zaczęli coś robić i gdzieś tam hasają po okolicy. W dalszym ciągu twórcy jednak muszą popracować nad tym systemem tych rozkazów, bo on jest bardzo złożony i bardzo trudno jest wyczaić, czy rzeczywiście dany Indianin coś robi. Jest to na tyle istotna funkcja tej gry, bo w dłuższej perspektywie, kiedy mamy dziesiątki obozów, nie za bardzo możemy liczyć na to, że coś będzie działało, to musi działać. Tak, to jest ten siurający kupiec, którego widzieliście wcześniej. Przyznam szczerze, że jak to zobaczyłem, to przerwałem grę na 5 minut i się po prostu śmiałem. Ten obraz kupca załatwiającego się podczas wykonywania czynności handlu będzie mnie prześladował. Śladował latami. Jadę do kolejnego obozu, żeby spróbować tutaj dołączyć go do naszego imperium. O, toczy się jakaś wielka bitwa. Aby udowodnić swoje męstwo, pomogę im w pokonaniu tych przeciwników, siedząc w krzakach. No dobra, zabijmy kogoś. Ognia! Bum! No i udało się. Zlikwidowaliśmy obóz, jest to łatwe, tylko problemem oczywiście w tej grze w teorii jest to, że jeśli będziemy za bardzo hasać i mordować ludzi, no to ryzykujemy, że nadjedzie jakaś większa armia. Zebrałem w końcu trochę broni, możemy spróbować zapolować na grubszą zwierzynę. Oj! No dobra, nawet nie trafiłem. A, trzeba przeładować, zapomniałem, że to jest gra z okresu Dzikiego Zachodu, gdzie każda broń była beznadziejna. Fak, fak, fak. Ach, dostał. Zabij go! Ja będę ubezpieczał tyły. Dobrze, tankuj, tankuj! Bang! Nie trafiłem. Uuu, tank padł. Potrzebujemy nowego tanka, jesteś ochotnikiem. Albo wiesz co, nie martw się. Zgliczowaliśmy niedźwiedzia. Kocham Early Access. Ta rozgrywka tutaj wydaje się trochę nużąca, bo tylko jeździmy i, nie wiem, zbieramy śmieci, kraftujemy, jednoczymy te obozy, ale muszę przyznać, że w tej grze jest ta magia Mount & Blade, wynikająca oczywiście z tego, że mamy dużą mapę, otwartość, wiele różnych małych mechanik, no i także dynamicznego przeciwnika, który w teorii może próbować nam w jakiś sposób zaszkodzić. To nie jest taka mainstreamowa gra, gdzie masz obóz i temu obozowi nic się nie może stać, no bo inaczej byłoby ci smutno i byś przegrał. Tutaj nasi Indianie, jeśli będą nieuzbrojeni i ktoś ich napadnie, to mogą rzeczywiście zginąć. Elementem, którego tutaj brakuje, jest oczywiście czytelny. Oh shit! Nie chciałbym tutaj siać pesymizmu, ale mamy odrobinę problem. Przyszedł jakiś naprawdę mocny niedźwiedź. Zabijcie go! Zabijcie tego niedźwiedzia! Ratunku! Early Access, kocham to. Zacznę nową grę z może jakimś bardziej godnym imieniem. Jeżeli będę w samym imieniu miał słowo król, to wszyscy będą wiedzieli, że jestem królem i pomogą mi w mojej sprawie. Tym razem może zacznijmy bardziej pracą u podstaw. Najpierw uzbroję moje pierwsze plemię, żeby każdy miał czym się bronić. Coś tu chyba się udało ukulać. Wszyscy na mapie się ruszają, przynajmniej symulują pracę.
Kiedy już uda nam się jakoś ogarnąć zasoby w tym obozie i mamy tam dużo ludzi, to możemy część z nich wysłać do innego obozowiska i tam się osiedlić. W teorii, jeżeli na danym terenie nie będzie żadnych przeciwników, to przejmiemy kontrolę nad tym terenem, powiększając nasze włości, jak gdyby. I kolejną świetną rzeczą, przynajmniej w teorii, jeśli ta gra będzie poprawiona i będzie lepiej działała, jest to, że możemy uzbroić naszych wojowników i wysłać ich do boju, żeby spacyfikowali dany obóz, czy przejęli nad nim kontrolę. I tak naprawdę możemy zamienić tą grę w taką grę taktyczno-strategiczną, gdzie zarządzamy z poziomu mapy naszą armią. No, gdzieś zaraz powinni z lasu moi ludzie wyskoczyć, jak wściekłe byki, jak po prostu tornado. O, idą. Słuchajcie, zrobimy to po cichu. Ja tego po lewej, wy tego po prawej. Tego co siura oczywiście, no bo co innego mógłby robić? Co ciekawe, nasze postacie nawet zbierają czasami przedmioty z zabitych i to jest naprawdę imponująca rzecz. Jeśli w tej grze to będzie działało, to będzie naprawdę świetna gra. Dynamiczna sztuczna inteligencja, która coś próbuje ogarnąć we własnym zakresie. Oby to działało, oby to naprawili. Wiecie, co mi się najbardziej podoba w tym, że wybrałem sobie głupie imię postaci? To, że każdy wódz plemienia zwraca się do mnie hasłem Burger King. Żeby nie było, w tę grę można też grać jak w grę akcji, taką bardziej skradankową niż cokolwiek innego. Tak więc możemy nawet w pojedynkę próbować atakować obozy w bezpośredniej walce albo przy pomocy sprytu. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale Indianin to ninja dzikiego zachodu. Bezszelestnie dostaje się teraz do obozu przeciwnika, podchodząc w biały dzień od frontu. Przez cały ten czas pozostaje absolutnie niewykry... O Jezu, nie! A, ale spieprzyłem. Bum! Dobrze, mamy kiełbasę. Kiełbasa uratuje mi życie, zobaczcie jak szybko odnawia życie. Co próbuję wam pokazać, to, że ta gra jest w miarę kompetentną grą skradankową. Spodziewałem się, że to będzie kompletnie zepsute, tymczasem to działa. W ten sposób możemy zdobywać informacje o tym, na przykład, gdzie znajduje się szef danego obozu. On mi teraz go wskazał. Jest też motyw tego, że możemy zakraść się do obozu nocą i zatruć żywność naszych przeciwników, osłabiając ich liczebność i parę innych takich taktycznych opcji. Wygląda to oczywiście pokracznie, ale powiem to, naprawdę imponujące. O, ktoś zalogował się na konto, na którym gram, na jakimś innym komputerze. Ała, nie teraz, nie w tym momencie, gościu! Ja tu obóz prawie już przejąłem. Tańczący z wilkami. Dobranoc. Powiem szczerze, że będę śledził tą grę. Ona ma naprawdę fantastyczne mechaniki i to wszystko mogłoby się złożyć w takie naprawdę świetne rozwinięcie Mount & Blade'a, gdzie nie jesteśmy tylko jednostką, która musi wszystko zrobić sama. Możemy jakoś dowodzić, dookoła dzieją się jakieś rzeczy. Tutaj rzeczywiście to wszystko jest elementem walki o przetrwanie i walki z ludźmi, którzy roszczą sobie prawa do naszego terenu. Ta ziemia to moja ziemia. Niestety czasem tą ziemią dostajemy po prostu po oczach, no ale takie są uroki Early Accessu. O mój Boż! Czegoś takiego dawno nie widziałem. Oczywiście przed odpaleniem gry widziałem, że gra ma pozytywne recenzje na Steamie. Trzeba przyznać, że studio Gamelabs ma bardzo wierną grupę odbiorców i to pewnie ci odbiorcy wyciągają tą grę tak wysoko, widząc w niej potencjał w dalszym horyzoncie. Powiem szczerze, że ja też zapatruję się gdzieś tam daleko, a nie na te błędy tutaj, bo jeśli rzeczywiście przedstawić te wszystkie pomysły na papierze, to jest jedna z najlepszych gier, jaka może powstać. Mount & Blade skrzyżowane z Rust na dzikim zachodzie, no po prostu jak odkryć samorodek złota w rzece. No ale właśnie elementarne mechaniki rozgrywki zawodzą niemalże co chwila. Widzieliście to, że są problemy już przy samym poruszaniu się postaci. Ciężko jest wyegzekwować coś od naszego plemienia. Te plemię działa z niesamowitym opóźnieniem. O tych najbardziej mrocznych momentach nie chcę już przypominać, ale wiecie o co chodzi. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że ta gra jest bardzo mocno zepsuta. No ale czy zostanie naprawiona? Oczywiście twórcy wyjaśniają, że jest to wczesny dostęp, że wiele rzeczy się poprawi, mają rozpiski różnego rodzaju planów i na pewno patrząc na Naval Action, które w dalszym ciągu nie zostało wydane w pełnej wersji, ale w dalszym ciągu cieszy się raczej pozytywnymi recenzjami, można liczyć na to, że ta gra będzie jakoś rozwijana, że nie zostanie porzucona. Chcę po prostu dać wam świadomość tego, że jeszcze ta gra nie jest dokładnie w tym miejscu. To, czy powinniście sięgnąć po tę grę już teraz, czy czekać na dalszy rozwój wydarzeń, zależy przede wszystkim od waszej wiary. Ta wiara napędza przecież deweloperów, żeby dokończyć grę, chociaż w głównej mierze napędzają ich pieniądze, które przy pomocy tej wiary przekazujemy. Wnioski wyciągnijcie sami. To wszystko w dzisiejszym odcinku Samca Alfa. Dziękuję bardzo za uwagę i przepraszam za ten niewyszukany humor, którego byliście świadkami, ale tak wyglądało życie na dzikim zachodzie. Yeah.